Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i zapraszam do wysłuchania horoskopu dla 12 znaków zodiaku na dni od 25 do 31 maja 2020 roku. Końcówka maja, wszystkim znakom zodiaku przyniesie przypływ sił. Planety ułożą się dla nas w tym tygodniu bardzo, bardzo łaskawie. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, na początku tygodnia bardzo chętnie zajmą się domem, zakupami, urządzaniem, będą bardzo zadowolone z tego, co uda im się uzyskać. Barany mogą co prawda w poniedziałek i wtorek trochę wojować z rodziną, bo będą miały inne pomysły co do tego, co jest ładne i przyjemne, ale okaże się, że już od środy wszyscy jednak przyznają baranom rację, uda się zaprowadzić zgodę i końcówka tygodnia dla baranów będzie bardzo sympatyczna. Tylko w sobotę i niedzielę radzę baranom, Trochę zadbać o swoje zdrowie, unikać tłustych potraw, unikać jakiegoś szalonego grilla, dlatego że może się okazać, że wasz żołądek już tego tak dobrze nie toleruje, więc postawcie na lekką dietę. A końcówka tygodnia dla baranów też będzie bardzo, bardzo udana. Silne, pewne siebie i gotowe do nowych wyzwań będą zodiakalne lwy. W poniedziałek i wtorek warto będzie kończyć różne stare sprawy, dlatego że w środę i czwartek księżyc, który znajdzie się w Waszym znaku Zodiaku, przyniesie wam olbrzymi przypływ sił. Lwom się będzie strasznie chciało zacząć coś nowego, i też w miłości we wszystkich sprawach towarzyskich powodzenie będzie wam bardzo sprzyjać, więc ta końcówka tygodnia dla, dla lwów zdecydowanie rozrywkowa. Strzelce też będą w bardzo dobrych humorach, chociaż strzelce po Gania niestety kwadratura planety Mars, która każe im w tym tygodniu być wszędzie pierwsze i najlepsze, to może wywołać drobną kolizję, zwłaszcza z zodiakalnym baranem, więc drogie strzelce najlepiej będzie podzielić sobie listę ważnych zadań, część delegować baranom, a częścią zająć się samym. Końcówka tygodnia dla strzelców bardzo sprzyjająca domowym sprawom. Może się okazać, że zadbaliście o kogoś, usłyszycie z tego powodu całą masę komplementów, będzie mniej konfliktów i sporów, więc pod koniec tygodnia właśnie te różne rodzinne zadania warto będzie planować. No i jeżeli oglądają nas samotne strzelce, to przypominam o tym, że Wenus wciąż jest w opozycji do Waszego znaku Zodiaku i chociaż jest w retrogradacji, to sprzyja miłosnym sprawom. Być może jakaś znajomość z przeszłości w tym tygodniu do strzelców powróci, warto to będzie się zastanowić czy to kontynuować, czy jednak szukać czegoś nowego, tak czy owak szczęście będzie Wam sprzyjać. Pewne siebie, e, optymistyczne i bardzo odważne będą w tym tygodniu znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce. Bykom będzie się bardzo dobrze wiodło, także w sprawach finansowych. To jest dobry tydzień, żeby odnawiać ważne kontakty, wysyłać swoje oferty, reklamować się. Nawet jeżeli jakiś czas temu ktoś nie chciał z wami współpracować albo nie chciał czegoś dla was zrobić, to w tym tygodniu może się okazać, że sytuacja jednak się zmieniła i okoliczności teraz będą dla was o wiele bardziej sprzyjające. Też dla byków dobra środa i czwartek, choć tu musicie uważać trochę na rodzinę. I od czwartku merkury znajdzie się też w sekstylu do Waszego znaku zodiaku, w piątek będzie bardzo mocno sprzyjał temu, żebyście szybciutko pozałatwiali różne sprawy urzędowe i takie bardziej oficjalne. Panny też będą w dobrych humorach, wciąż opozycja Marsa do waszego znaku zodiaku jest bardzo silna, więc wciąż macie bardzo dużo do zrobienia, ale w tym tygodniu ludzie mogą wydawać się już o wiele bardziej życzliwi i pomocni. Koniec tygodnia za to dla panien to jest dobry moment, żeby już powoli układać jakieś plany związane z wakacjami, wyjazdami, troszeczkę się rozglądać, dlatego że Merkury, który znajdzie się w sekstylu do Waszego znaku Zodiaku, może sprawić, że jakaś super oferta agroturystyki, jakiegoś miejsca w leśnej głuszy i dzicze po prostu będzie skrojona dla Was i jako pierwsi będziecie w stanie sobie ją zaklepać. Silne, pewne siebie i w dobrych humorach będą w tym tygodniu koziorożce. Koziorożce wciąż mają Jowisza w swoim znaku Zodiaku, e, to bardzo sprzyja zyskom, mają też Marsa, który jest w sekstylu, to dodaje koziorożcom optymizmu, e, w poniedziałek i wtorek księżyc w opozycji do Waszego znaku Zodiaku, radzi Wam zwrócić uwagę na uczucia i emocje innych ludzi, pomagajcie, doradzajcie, uśmiechajcie się, bądźcie życzliwi, dlatego, że koniec tygodnia e, to będzie taki czas, w którym zgarniecie za to pochwały, a może się okazać, że ktoś, kto się na Was gniewał, zmienił zdanie i przez to życie koziorożców też stanie się o wiele o wiele milsze, o wiele sympatyczniejsze. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu nie będą na nic narzekać, bliźniaki będą chciały bardzo szybko zrobić wszystkie sprawy, obowiązki, żeby potem mieć więcej czasu dla siebie, ale w tym tygodniu radziłabym nie planować jeszcze jakichś szalonych aktywności, imprez czy wyjazdów, dlatego, że pod koniec tygodnia księżyc w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku może sprawić, że najmilej będzie Wam w domu, na własnej kanapie albo na własnym balkonie z dobrą książką, jakąś grą komputerową, będziecie chcieli trochę odpocząć od całego gwaru, ale wtedy przyjdą Wam do głowy bardzo dobre pomysły zawodowe, więc nie martwcie się wcale, to nie oznacza, że ten czas domowy okaże się dla bliźniaków nudny. Wagi w tym tygodniu będą bardzo życzliwe, bardzo wyrozumiałe i będą też podnosić na duchu osoby, które mogą tego potrzebować. Idealny tydzień na współpracę, na kooperację z innymi ludźmi. Tylko w poniedziałek i wtorek radziłabym wagom uważać podczas zakupów. Może się okazać, że kupiliście tyle różnych rzeczy, że to się potem nie mieści w lodówce, częściej może nawet zmarnuje albo trzeba będzie to komuś oddać, więc powściągnijcie chciwość i taką pasję do zapełniania każdego miejsca w mieszkaniu nowymi przedmiotami. Wodniki za to w tym tygodniu nie będą narzekać. Wodnikom bardzo mocno będzie sprzyjać szczęście. Słońce w trygonie, Wenus w trygonie i do środy Merkury w trygonie pozwolą Wam bardzo gładko przejść przez różne rafy, nie wpaść w pułapki, które na Was szef albo inna osoba zastawi. Pod koniec tygodnia okaże się, że spokojnie możecie odpoczywać. W miłości też powodzenie, zwłaszcza od środy do piątku, kiedy księżyc znajdzie się w opozycji do Waszego znaku Zodiaku. I znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, które w tym tygodniu będą chciały wszystkimi rządzić. Raki już w poniedziałek i wtorek wszystkich ustawią. Księżyc w ich znaku zodiaku spowoduje, że będą bardzo miały dobre pomysły. Nie wszyscy mogą się z tym zgodzić, ale potem okaże się, że jednak się rakom podporządkowali. Merkury w Trygonie też przypomni w tym tygodniu rakom o tym, że warto jest ćwiczyć, warto ruszać się, warto spacerować, a nie tylko pucować mieszkanie, więc już śmiało możecie zacząć pracować nad tym, żeby mieć fajną formę na lato i na wakacje. Koniec tygodnia za to dla raków bardzo dobry w życiu towarzyskim, uczuciowym. E, tutaj też będziecie mogli liczyć na różne sympatyczne. Wydarzenia. Skorpiony w tym tygodniu będą o wiele mniej nerwowe, będą spokojniejsze. Merkury od czwartku znajdzie się od czwartkowego wieczora dokładnie, znajdzie się w trygonie do waszego znaku Zodiaku. Więc na początku tygodnia postarajcie się uporać z rachunkami, zaległościami, porządkami, dlatego że od piątku Merkury będzie bardzo mocno sprzyjał waszemu życiu towarzyskiemu. Przyjdą dobre wiadomości, to też będzie dla was dobry czas, żeby planować różne wakacyjne, już powoli, przedsięwzięcia. I w dobrych humorach będą ryby, Mars oczywiście dalej was pogania, więc ryby są szybkie, zwarte i gotowe, chcą osiągnąć natychmiastowy sukces, to bardzo dobrze, dlatego że taki czas zdarza się raz na dwa lata i może bardzo przyspieszyć to, w jaki sposób załatwiacie różne sprawy. Ale ten tydzień dla ryb jest bardzo dobry dla kariery, dlatego że w poniedziałek i wtorek księżyc w trygonie do waszego znaku ułatwi wam korzystanie z różnych dobrodziejstw, sprawi, że ważne osoby będą wam przychylne. A w piątek, od piątku już, Merkury w trygonie do waszego znaku Zodiaku pomoże wam wpaść na dobre pomysły i rozwikłać różne problemy, z którymi się do tej pory męczyliście. Dziękuję, życzę wszystkim bardzo udanego tygodnia. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Oraz przypominam o tym, że na filmie drugim dotyczącym tego tygodnia, Izabela Podlaska-Konkel opowiada o tym, co dokładnie będzie się działo w poszczególne dni tygodnia, co robić, czego nie robić, czego one sprzyjają. Zapraszam do oglądania. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!